Kazimierz Chodkiewicz Wiedza duchowa, a wychowanie Różne są dziedziny życia, które zmienią się kiedyś kompletnie i zasadniczo w swej strukturze i istocie pod wpływem wiedzy duchowej, kroczącej w swym zwycięskim pochodzie i prześwietlającej jasnym promieniem praw ducha, ciemnie i zakamarki chwiejącego się w posadach materialistycznego światopoglądu. Jedną z takich zasadniczych dziedzin życia jest kwestia wychowania naszej młodzieży, tego dorobku na przyszłość, tej masy wcielających się na nowo dusz, która nas starych niedługo ma zastąpić w tworzeniu i kształtowaniu oblicza naszej Ziemi. I tu wiedza duchowa wywrze decydujący wpływ postawi ona kwestię wychowania na takim poziomie, jaki by się nam dziś wydawał nieosiągalnym. Znając budowę człowieka, nie tylko zewnętrzną, fizyczną, ale również i budowę jego duszy, jego ciał niewidzialnych, jako też harmonijne współdziałanie trzech zasadniczych członów istoty ludzkiej to jest ducha, duszy i ciała, potrafi ona uzgodnić harmonijny rozwój tych trzech czynników i przygotować zgodne ich na przyszłość współdziałanie. Uderzmy się w pierś. Nasze obecne metody wychowania opiekują się tylko fizyczną stroną człowieka. Stronę uczuciową pozostawiają zupełnie na boku, zaś sferę umysłu traktują jako wytwór fizycznego ciała po macoszemu. I nic dziwnego. Nie znając wzajemnych stycznych tych sfer, ich trybów zazębiających się wzajemnie, muszą się ograniczyć do tego, co widzą, to jest. Do umysłu, umiejscowionego we fizycznym mózgu, bo tak to się na oko przedstawia. Wychowuje się manekiny według szablonowych recept dla danego zakładu, nie wnikając w stronę duchową ucznia, jego uzdolnienia, jego sferę uczuć itd. I tu będzie wielka i praktyczna życiowa rola wiedzy duchowej gdy wychowanie młodzieży ujmie kiedyś w swe doświadczone dłonie, wykazując zarazem dowodnie, że nie jest wiedzą papierową, teoretyzowaniem, oderwanym i bez celu, ale że jest potężnym tchnieniem ducha, oddziałującym realnie na życie, czyniącym to życie lepszym, jaśniejszym i znośniejszym przygotowującem ogół do lepszego znoszenia ciężkich ciosów losu i otwierającej każdemu chcącemu iść naprzód stromą i trudną, ale tem szybciej wiodącą do celu ścieżkę rozwoju duchowego. Kwestie te poruszył pierwszy, zmarły już niestety, twórca antropozofii, dr. Rudolf Steiner. Światły ten okultysta i twórca kierunku badań sfery ducha, odpowiadającego najlepiej naszej zachodniej, europejskiej mentalności, poza tym człowiek o wszechstronnych uzdolnieniach, nieprzeciętny filozof, literat i socjolog, pierwszy spostrzegł nieograniczone możliwości, jakie w wychowaniu i urabianiu duszy młodego pokolenia da celowe i świadome zastosowanie postulatów i praw. Wiedzy duchowej i jaką cudowną nową pedagogikę daje nam ta wiedza duchowa w rękę, o ile znajdzie się dość światłych pedagogów, którzy przejmą się tymi zasadami i wprowadzą je w życie. postaram się krótko przedstawić w niniejszym szkicu ciekawy ten problemat w myśl postulatów doktora Steinera, któremu kiedyś potomność odda należny hołd za odpowiednie postawienie tej kwestii. Zaznaczam, że doktor Steiner nie poprzestał na ściśle teoretycznych rozważaniach. W kuźnicy wiedzy duchowej, jaką założył w Dornach i przy pomocy zainteresowanych tym zagadnieniem wybitnych członków Towarzystwa antropozoficznego wprowadzono te zasady wychowania w czyn, w kilku zakładach wychowawczych i to z bardzo dodatnimi wynikami. Wskazanem by było u nas zainteresować najpierw rodziców tą kwestią, bo pierwszy okres wychowania, zanim dziecko zacznie uczęszczać do szkoły, jest może najważniejszym ze wszystkich, jak to w ciągu dalszym wywodów zobaczymy. Następnie reforma musiałaby objąć szkolnictwo ludowe, bo to pracuje w drugim, z kolei też bardzo ważnym w następstwa okresie wychowania. Trudności zrozumienia tych postulatów będą z początku ogromne, nie łudzimy się co do tego, wzbudzą może nawet uśmiech politowania i wzruszenia ramionami, szczególnie u patentowych wychowawców w swą wiedzę i rutynę, ale gdy wiedza duchowa z czasem popłynie w umysły współczesnych szerszym korytem, gdy ludzie przejmą powoli światopogląd spirytualistyczny jako jedyny możliwy i prawdziwy i te postulaty wychowawcze staną się jasne i zrozumiałe dla wszystkich – a świat i nauka dziwić się będą, że można było kiedyś wychowywać ludzi, kształcąc tylko ciało i umysł, a zapominając zupełnie o duchu i duszy. Wiedza duchowa wychodzi z założenia, że człowiek jest istotą bardzo kunsztownie złożoną. Składa się, jak już zaznaczyłem, z trzech zasadniczych członów. Członem kierowniczym, wiecznie istniejącym, nieśmiertelnym, niezniszczalnym i nietykalnym jest duch ludzki, jaźń wyższa, cząstka ogólnej duszy wszechświata, Boga, która to monada duchowa, schodząc w materię przez szereg prac, trudów, cierpień i doświadczeń, uzyskuje poczucie własnej indywidualności, szereg władz i zaledby w końcu potem szkoleniu, już jako świadoma jednostka duchowa, powrócić do źródła, z którego wyszła, zjednoczyć się z Bogiem. Duch, że tak powiem, ubiera się w materię w poszczególnych wcieleniach. Łącznikiem między duchem a ciałem fizycznym, to jest manifestacją ducha na planie fizycznym w grubej, ziemskiej materii, jest dusza. Przez duszę Duch oddziaływa na ciało i na odwrót. Ciało komunikuje duchowi swoje spostrzeżenia i postulaty. Można by to wyrazić takim porównaniem, że duch jest na przykład ciałem człowieka, dusza koszulą, a ciało ubraniem. I tak jak człowiek może zrzucić ze siebie i ubranie i koszulę i nie przestaje być człowiekiem, tak samo duch pozostaje sobą, odczuwając po śmierci fizycznej i ciało, i później także duszę. O tej duszy człowieka pisałem osobno, ale nie będę się zatem nad jej budową szczegółowo rozwodził. Przypomnę tylko, co dla późniejszych wywodów jest koniecznym, że w obecnym stadium rozwoju ludzkości, a przede wszystkim najbardziej posuniętej w rozwoju naszej rasy białej, Piątej w ogólnej kolejności cyklu rozwojowego ludzkości w obecnym wcieleniu naszej Ziemi dusza człowieka złożoną jest z trzech członów, a to z ciała eterycznego, żywotnego, z ciała astralnego, uczuciowego i ciała mentalnego, myślowego. Każde z tych ciał ma swoje funkcje, prace i zadania, a funkcje te, a raczej ich skutki, możemy śledzić, jeżeli umiemy odpowiednio patrzeć również na planie fizycznym. Słowo ciał pisze w cudzysłowie, gdyż z ciałami w potocznym słowa znaczeniu i z naszą materią fizyczną nie mają te ciała nic wspólnego, ale nie mając innych pojęć na określenie tych członów duszy, Musimy używać wyrażeń choć w części uzupełniających nam przedmiot, o który chodzi. Zatem ciało eteryczne jest zbiornikiem sił i energii życiowej, utrzymującej w skupieniu tkanki i komórki ciała fizycznego. Ciało uczuciowe jest zbiornikiem uczuć, rząd i pożądań, obejmuje zatem i reguluje sferę uczuciową człowieka. Zaś ciało myślowe, mieści w sobie całą sferę myśli, wnioskowania, dowodzenia, te zatem zdolności, które człowieka czynią panem stworzenia. Otóż zasadniczą jest rzeczą, że te trzy ciała wraz z ciałem fizycznym rozwijają się nie razem, ale kolejno, po sobie. Drzemią one, że tak powiem, w pączkach, w otoczkach i dopiero gdy jedno z nich jest kompletnie gotowe i rozwinięte, zaczyna się rozwijać z tego pączka następne. Wiedza duchowa, zna od zamieszłych lat tę prawdę, zna nawet okresy, w jakich ten rozwój następuje. I tak, rozwój ciała fizycznego, Rozpoczyna się od urodzenia do mniej więcej okresu ząbkowania, to jest do siódmego roku życia. Duch buduje sobie w tym czasie ciało fizyczne, kształtuje je odpowiednio do swych możliwości, karmy i warunków, jakie ma przy tej budowie. W tym czasie trzy inne, wyższe, subtelniejsze ciała pozostają w uśpieniu jako otoczki eteryczna, astralna i myślowa nie działają jeszcze w całej pełni, wykonują niezbędne dla organizmu fizycznego funkcje i czekają swej kolejności rozwojowej. Wypadnięcie zębów mlecznych jest sygnałem, że ciało fizyczne jest zbudowane. Organizm wyrzucił ostatnie tkanki nieswoje, które wziął z ciała fizycznego matki najtwardsze to jest. Zęby mleczne, które odrzuca, wstawiając na ich miejsce nowe, już samoistnie zbudowane, a które zachowa na całe życie. W tym czasie otoczka eteryczna, która dotąd otaczała ciało fizyczne jako duży owal przenikający ciało fizyczne, zaczyna się skupiać i formować, przybierając postać mniej więcej ciała fizycznego i przenikając poszczególne organa. Tworzy się więc eteryczny ośrodek mózgowy, sercowy, krtaniowy i itd. kształtują się organa eteryczne, z których każdy zajmie się danym organem fizycznym, stanowiąc jego dynamikę, motor i źródło życia. Że tak jest naprawdę, możemy się naocznie przekonać, porozmawiawszy z inwalidami wojennymi. Znałem jednego inwalidę bez obu nóg uciętych powyżej kolan otóż ile razy miał w następnym dniu padać deszcz inwalida ów skarżył się na ciężkie bóle reumatyczne w nogach i to całkiem nisko w okolicy łydek i kostek których faktycznie nie miał zapytany co odczuwa odpowiedział mi że czuje zupełnie dokładnie przenikliwy ból w tym miejscu gdzie miał dawniej nogi i to raz w lewej, raz w prawej, a czasem w obu naraz. Inny znów, kolejarz, któremu amputowano nogę, opowiadał mi, że stary, doświadczony lekarz, który po trzech bezowocnych operacjach wreszcie amputował mu nogę, przestrzegł go, że w miejscu, w którym poprzednie operacje były przeprowadzone, długo jeszcze będzie odczuwał bólę. Jak wytłumaczyć te fakta dziwne, chociaż ogólnie znane? Sugestią, powie materialista. Tak, ale to ładna sugestia, która przepowiada deszcz, co? A wyjaśnienie jest całkiem proste. Odcięto nogę fizyczną, ale pozostała noga eteryczna, której skalpel nie uchwycił i ta, w cudzysłowie, noga eteryczna. Cierpi tak, jak i fizyczna te same bóle. Ale weźmy wypadek, gdy komuś ścierpnie ręka. Jakie mamy wtedy uczucie? Takie, jak gdybyśmy zupełnie nie mieli ręki, tak, że gdy zamkniemy oczy, nie będziemy mogli ze spokojnym sumieniem powiedzieć, czy mamy rękę, czy nie. Cóż się tu znów stało? Otóż, w tym wypadku. Ręka eteryczna oddzieliła się od ręki fizycznej i stąd to nieprzyjemne uczucie, to zamieranie ręki, bo motor jej życia został od niej oddzielony. No ale te dwa przykłady, a można by dać i szereg innych, wystarczą chyba do zobrazowania, że jednak coś z tym ciałem eterycznym wiedza duchowa ma rację. Ciało eteryczne jest gotowe z okresem dojrzewania płciowego, to jest około 14 roku życia, po czym zaczyna rozwijać się ciało astralne, sfera uczuć. Ciało to przybiera wyraźny, dla jasnowidza, kształt dużego jaja otaczającego człowieka i występującego mniej więcej pół metra poza organizm fizyczny. Także w tym w cudzysłowie ciele formują się odpowiednie organa, które wiedza duchowa zna, jak również i ich funkcje. Rozwój ten trwa do 21 roku życia, poczem od 21 do 28 roku rozwija się sfera mentalna. I tak około dopiero 28-30 roku życia wszystkie ciała człowieka są w pełni rozwinięte. Osobnik staje się pełnowartościowym człowiekiem. Wiedzieli o tem dobrze starożytni: wsparcie uzyskiwało się prawa obywatelskie dopiero w trzydziestym roku życia, zaś w Atenach w dwudziestym ósmym. Wychodząc z tego założenia, widzimy, że, znajdując warunki rozwoju tych, w cudzysłowie, ciał. Możemy wpływać na ich rozwój, możemy je po kolei wychowywać. I na tym będzie polegać nowoczesne wychowanie według zasad wiedzy duchowej. Rodzice i nauczyciele będą dbali o kolejność rozwoju tych ciał w zgodzie i harmonii. Nie wolno, w cudzysłowie, wychowywać ciała eterycznego w czasie, gdy ono jeszcze śpi jako otoczka eteryczna, więc między pierwszym a siódmym rokiem życia. Praca nad ciałem eterycznym w tym czasie może wypaczyć jego późniejszy rozwój tak, jak gdybyśmy nieletniemu kazali nosić cegły na budowę lub ciężary w porcie przy załadowywaniu okrętów. To samo jeśli przed czternastym rokiem życia wkroczymy w sferę uczuć człowieka chcąc ją naginać lub prostować. Zrobimy więcej szkody niż pożytku. Poza tym wiedza duchowa, znając budowę tych ciał, w jej tłumaczy, jakie warunki są korzystne dla ich rozwoju, a jakie są zgubne i szkodliwe i wypaczają kształtujący się dopiero młody i ogromnie wrażliwy organ i zaważą potem na całe jego życie na jego wadliwym funkcjonowaniu. Innego, w cudzysłowie, pożywienia wymaga ciało fizyczne, innego eteryczne, a zupełnie innego astralne by rosło prawidłowo i rozwijało się harmonijnie. Nie tak łatwo to będzie w przyszłości być wychowawcą. Wychowawca, według zasad wiedzy duchowej, będzie musiał znać dokładnie strukturę duchowo fizyczną człowieka warunki rozwoju wszystkich ciał, a i sam będzie musiał być człowiekiem duchowo wysoko rozwiniętym, o czystym jak kryształ charakterze, bo wtedy tylko potrafi odpowiedzieć zadaniu. Tu mała dygresja. Celem uniknięcia nieporozumień muszę zaznaczyć, że, piszę te słowa dla tych, którzy świata ducha i światów nadzmysłowych nie uważają za wytwór fantazji czy autosugestii, ale za realną, konkretną rzeczywistość, w którą powoli wchodzą i zaczynają poznawać prawa, które nią rządzą. Nie można przy omawianiu każdej kwestii psychicznej zaczynać ab owo i tłumaczyć czytelnikowi, że świat ducha Powstał i do ducha wrócić musiał, że materia jest tylko aspektem ducha na planie fizycznym, jego manifestacją itd. Tak Istnieje już dzisiaj tak olbrzymia literatura w tej dziedzinie. Za poglądem spirytualistycznym opowiedziało się tyle uczonych, myślicieli i filozofów i nierzadko zaciekłych jego przeciwników, którzy jednak po głębszych badaniach musieli zmienić zdanie, że kto naprawdę bez uprzedzeń chce badać świat ducha... Ma do tego aż za dużo sposobności, ale by świat ducha badać, trzeba uznać jego istnienie. Tak jak chcąc badać elektryczność, trzeba uznać, że ona istnieje, spełnia pracę i tak dalej. Jest jednak jeszcze cały szereg uparciuchów, którzy, nie liznąwszy nawet jednej poważniejszej pracy z dziedziny okultyzmu, krótko oznajmiają, że nie uznają świata ducha, bo... To się sprzeciwia pozytywnej nauce i tak dalej. Z takim trudno dyskutować. Trudno z Botokundem czy innym dzikiem mówić o rachunku całkowym albo o teorii względności. Poza tym wiedza duchowa ma czas. Nie spieszy się, czekając aż ludzie dojrzeją do pojmowania jej prawd i tez. Dlatego... Nie należy nikogo siłą nawracać na spirytualizm. Wobec ludzi poważnie traktujących te sprawy, nie należy być małomównym, należy im podać kierunek i drogi, po których badania ich doprowadziłyby ich do pozytywnych wyników. Z ludźmi zaś, którzy nie usiłowawszy przedtem zapoznać się z zasadami wiedzy duchowej, a a priori już ustosunkowują się negatywnie, nie należy w ogóle dyskutować, zanim nie powiedzą, jakie czytali dzieła z dziedziny wiedzy duchowej i ile materiału poznali. Z analfabetami nikt nie będzie rozprawiał o literaturze i sztukach i tę samą trzeźwą zasadę możemy spokojnie zastosować w tym wypadku, a unikniemy późniejszych kpin, przekrańcań naszych słów i innych zjadliwości. Poza tym wyższe i głębsze zagadnienia wiedzy duchowej nie nadają się do swobodnego mówienia o nich nie dlatego, by były czymś tajemnym, ale dlatego, że przez ludzi, którzy nie dorośli do tego, nie mogą być pojęte, zatem muszą być po prostu negowane albo co gorsza wykpione i ośmieszone. Zresztą, wrodzony takt i poczucie granicy, Powie nam zawsze, jak mamy w danym wypadku postąpić. Przechodzimy do pierwszego okresu człowieka, do okresu od pierwszego do siódmego roku życia. Z chwilą urodzenia ciało fizyczne zostaje wydarte chroniącej go otoczce, jaką było ciało matki, i samodzielnie wstępuje w świat. W okresie tym, Rozbudowuje ciało fizyczne swoje organa wewnętrzne. Inne ciała wyższe, fungują jako otoczki, nie rozwijają się, pozostają jakby w uśpieniu. Posłuchajmy, co o tej rozbudowie fizycznej ciała mówi dr Steiner. Powiada on: Z chwilą urodzenia ciało fizyczne noworodka zostaje wystawione na działanie świata fizycznego. Kiedy poprzednio pozostawało ono pod opieką okrywającego go ciała matki. Co dla niego robiły poprzednio siły i soki otoczki matczynej, to samo muszą teraz wykonywać siły i elementy zewnętrznego świata fizycznego. Do siódmego roku życia, to jest do wypadnięcia zębów mlecznych, wykonuje ciało ludzkie pracę zupełnie odmienną, niż we wszystkich innych epokach swego życia. Organa fizyczne muszą się w tym czasie uformować. Struktura ich musi przyjąć pewien kierunek i tendencje. W późniejszych okresach następuje już tylko rozrost, ale tylko na podstawie form, które się wytworzyły do tego czasu. Wytworzyły się formy odpowiednie, to rosną też organa w odpowiedniej formie, o ile zaś sformowały się kształty w zarodzie nieodpowiednie. Wyrosną też wadliwe i złe organa. I w żadnym z późniejszych okresów nie da się już naprawić błędów, które wychowawca popełni w okresie do siódmego roku życia. Tak jak przyroda stara się przed urodzeniem niemowlęcia o odpowiednią ochronę jego ciałka, tak samo musi się wychowawca troszczyć o odpowiednie warunki fizyczne dla tego ciałka po jego urodzeniu. Tylko to fizyczne otoczenie wpływa na dziecko w ten sposób, że jego fizyczne organa układają się w odpowiedni sposób i w odpowiednie kształty. Koniec cytatu. Biorąc jako podstawę te wywody, snujemy dalej nasze rozważania. Buduje zatem organizm fizyczny dziecka w tym okresie swoje organa? Co mu do budowy tej potrzeba i jak należy tego dostarczyć? Chwycimy się tu znów pewnego porównania i z niego wyciągniemy odpowiednie wnioski. Co potrzebuje murarz przy budowie domu, by dom ten porządnie zbudował? Otóż potrzebuje on tu trzech rzeczy, a mianowicie po pierwsze odpowiedniego materiału, po drugie planu i wzorów, według których by budował i po trzecie odpowiednich warunków, które by mu pracę ułatwiały, a nie przeszkadzały w jej wykonywaniu. Przenieśmy te wnioski do pracy organizmu w tym pierwszym okresie zasadniczego formowania organów. Materiałem odpowiednim będą te składniki fizyczne, z których organizm buduje i uzupełnia swe tkanki i komórki fizyczne. Jeśli mu dostarczymy zdrowych i odpowiednich pokarmów o takich składnikach, jakie do budowy są potrzebne, to budowa odbędzie się prawidłowo. Jeśli dostarczymy cegieł złych, wadliwych, to i mury będą kruche i niepewne. Szczegóły diety, konieczności przebywania na słońcu i powietrzu, kąpieli, ruchu i spoczynku nie mogę tu wchodzić, bo przekroczyłoby to zakres niniejszej pracy. Zaznaczę tylko, że niezmiernie szkodliwe jest w tym okresie przeładowywanie organizmu dziecka potrawami mięsnymi, a zabójczą wprost jest każda kropla alkoholu i zadymione dymem z papierosów powietrze. Dając dziecku mięso, postępujemy tak jak ceglarz, który by do gliny dodawał żelaza. Cegły stałyby się ciężkie i wymagałyby podwójnej pracy ze strony robotników i podwójnie mocnych fundamentów. Krople alkoholu możemy porównać z dynamitem wmieszanym w cegły, zaś nikotynę, z żrącym kwasem jako składnikiem tej cegły. Gdyby rodzice mogli widzieć, jak alkohol rozsadza astral człowieka i jakie czyni w nim spustoszenia, chroniliby ten niedołężny jeszcze astral dziecka przed tym zgubnym i straszliwym w skutkach wpływem. Podobne zresztą działanie wywiera i nikotyna. Związki harcerskie, które swym młodocianym członkom zakazują używania alkoholu, mają tu niespożytą zasługę i działają więcej niż wszystkie mowy i mitingi antyalkoholowe, po których większość słuchaczy idzie prosto na wódkę do handelku. Tyle o materiale. Kto pomyśli nad rozrzuconymi przeze mnie analogiami, znajdzie sam łatwo dalsze porównania. Wchodzimy do punktu drugiego. Co dla budującego się organizmu, a raczej dla ducha ludzkiego, w nawiasie robotnika, kształtującego swe organa fizyczne, będzie dobrym i odpowiednim planem i wzorem. Otóż planem tym będą warunki fizyczne, jakich wychowawca dostarcza, i wzory do naśladowania, jakie dziecko znajdzie w swym otoczeniu. Zaznaczam, że wzory te nie będą tylko fizyczne, ale też i psychiczne. Bo dziecko buduje nie tylko organa, które mają w przyszłości działać tylko fizycznie, ale też i organa, na przykład mózg, które są fizycznym pośrednikiem działań psychicznych, jak myślenie, odczuwanie itd. Wykażemy to na przykładach. Dziecko buduje sobie organ wzroku. Jeśli dostarczymy mu w tym okresie barw działających dodatnio na oczy i nie pozwolimy mu przemęczać oczu, organ budowany będzie przepisowo i zachowa zdrowe i sprężyste funkcjonowanie na całe dalsze życie. Barwami kojącymi dla oczu są barwy tak zwane zimne, działające chemicznie, a nie termicznie, więc fiołkowa, niebieska i zielona. Należy zatem dziecku dawać sposobność patrzeć dużo na zieleni łąki drzew, umbry przy lampach powinny być zielone, lampka nocna ocieniona niebieskim abażurem itd. Rodzice powinni strzec dzieci przed niekorzystnymi warunkami oświetlenia, wytężeniem oczu przy zapadającym mroku patrzeniem wprost w słońce, ślęczeniem nad zabawkami czy obrazkami wymagającymi wytężenia wzroku itd. Wszystkie popełniane tu błędy i niedopatrzenia odbiją się fatalnie w przyszłości. Organ zostanie zbudowany błędnie lub uszkodzony przy budowie i żadna siła ludzka nie potrafi tego uszkodzenia już potem naprawić czy defektu usunąć. Przejdźmy do zmysłu słuchu. Duch buduje nie tylko ucho fizyczne, ale również słuch, zdolność harmonijnego układania tonów w akordy, zapamiętania melodii, wyrabia się ostrość słuchu itd. Jeśli dziecko do siódmego roku życia przebywa stale w gwarze wielkiego miasta, otoczone kakofoniami krzyczącymi o pomstę do nieba, wyciem patefonów, dysonansami jazz-bandu, zgrzytem maszyn i dźwigarów, to organ słuchu kształtuje się karykaturalnie, błędnie. Dziecko nie będzie miało nigdy zmysłu harmonii i poczucia melodii. Poza tym dźwięk, jak uczy magia, jest potężną siłą, Oddziaływa nie tylko na nastroje człowieka, ale wprost na jego ciała wyższe, na równię eteryczną i astralną. I znowu powtórzę, że gdyby rodzice mogli duchowo widzieć, jakie straszliwe spustoszenia mogą pewne dźwięki wywoływać w ciałach niewidzialnych dziecka, trwożliwie czuwaliby nad każdym nieodpowiednim słowem, przekleństwem, kłótniami i sprzeczkami. Muzyką i tym podobnymi. Wszak powiedziałem, że dziecko, budując, szuka wzorów, naśladuje wszystko, co spostrzeże. Już Arystoteles nazwał człowieka zwierzęciem naśladującym. Wiemy zresztą, że dziecko na każdym kroku małpuje starszych. Zabawy dziecięce, udawanie pisania długo przedtem, zanim się zacznie uczyć pisać i tak dalej. Jeśli zatem otrzyma dobre wzory, buduje należycie, spotykając złe wzory, buduje karykatury. Dla budowy członków fizycznych duże znaczenie, poza odpowiednim pożywieniem, mają ruchy rytmiczne i obrazy uwydatniające piękność i harmonijną budowę ciała ludzkiego. Nie doceniamy dotąd znaczenia gimnastyki rytmicznej dla rozwoju fizycznych kształtów dziecka. To samo jest z obrazami, na które pada wzrok dziecka. Jeśli już w łonie matki odbija się niekorzystnie myśl matki na ciałku tworzącego się dziecka, to tak samo, a może i jeszcze silniej, oddziaływują na harmonię budujących się kończyń, Wszelkie obrazy, karykatury, rysunki uwydatniające brzydotę i dysharmonię w budowie ciała ludzkiego. Dlatego dziecko powinno widzieć naokoło siebie postacie i ruchy piękne i harmonijne. Obrazki w pokoju dziecięcym muszą być odpowiednio dobrane. Piastunka czy mamka nie śmie być zgryźliwym potworem w ludzkiej postaci. Dzieciak nie śmie dostać do rąk, Żadnego czasopisma z karykaturami nie śmie chodzić na żadne przedstawienia amatorskie, gdzieby takie figury występowały. Widzimy, że dzieci klas wyższych, gdzie się więcej dba o harmonię i piękno, mają odmienną, bardziej rasową budowę ciała niż dzieci warstw niższych, wychowanych w sutenerach i otoczonych nędzą, brzydotą i atmosferą złości i pijaństwa. Nie będę dawał dalszych przykładów. Próbki, jakie dałem, wystarczą chyba dla zobrazowania wpływu wzorów i warunków, jakie rodzice dają duchowi dziecka na kształt, jakość i sprężystość organów, jakie w tej budowie powstają. Nie tylko jednak strona fizyczna budującego się człowieka korzysta z tych wzorów, i duchowa jego strona, i jej rozwój bazuje w dużej mierze już i w tym okresie na wzorach jakie mu daje otoczenie. Kształtujący się mózg, ta przyszła stacja rozdzielcza prądów nerwowych i myślowych musi być w tym okresie zajętym, by się kształtował i narastał tak, jak mięśnie muszą odbywać pewną pracę, bo inaczej wiotczeją i zanikają. Dziecko musi mieć pole do fantazji, do tworzenia wyobrażeń samoistnie, bo w ten sposób formuje odpowiednio zwoje swego mózgu, układa je harmonijnie. Zaznaczam, że nie chodzi tu o czynności psychiczne świadome, jak logiczne wnioskowanie, dowodzenie itd., bo te rozwijać się będą w czwartym okresie, przy formowaniu ciała myślowego, a nie o czynności pierwszego, niższego myślenia, poczucie własnego ja, świadomość itd., bo te mieszczą się w ciele astralnym, ale w ogóle rozchodzi się tu o to, by ten mózg działał, a nie spał, zamierał w maraźmie. Działając narasta, formuje nasze zwoje, kształtuje się harmonijnie, śpiąc zamiera, staje się ograniczonym i mało skomplikowanym. Otóż fantazja jest jednym z elementów pobudzających mózg do pracy i rozrostu. Dziecko ma pracować fantazją, słuchać fantastycznych bajek, kombinować samo zabawki i zajęcia, udawać żołnierza, ogrodnika, kupcową, panią maszynistę i inne osoby tak chętnie występujące w zabawach dziecięcych. Powiada doktor Steiner, że Zabójstwem dla dziecka są gotowe, piękne zabawki nie dające dziecku pola do fantazji i polotu. Wymuskana lalka ze sklepu jest tworem gotowym, nie wymaga działania fantazji dziecka i jako taka jest bezwartościowa i szkodliwa. Stokroć lepiej jest dać dziecku kawałek kika, węgla i trochę szmatek, niech sobie samo z tego sfabrykuje lalkę. Kijek będzie szkieletem, szmatki stworzą ciało, a Węgielek dorobi resztę. Przy budowie takiej lalki pracuje fantazja dziecka. Dziecko mówi sobie, to jest głowa, to są oczy, uszy, ręce i nogi. Mózg pracuje, i praca ta pomaga we formowaniu zwojów myślowych. Tak samo doskonałe są wszystkie klocki, listewki, śrubki, z których dziecko samodzielnie buduje domki, Mosty, maszyny, i tak dalej. No, a teraz zajmiemy się punktem trzecim naszego programu, to jest określeniem warunków, jakie do budowy organizmu należy dostarczyć. Otóż należy pilnie baczyć, by budującego się organizmu fizycznego nie odrywać od jego pracy, nie zajmować niepotrzebnymi zajęciami, żeby więc temu robotnikowi budującemu dom z cegieł nie kazać równocześnie biegać na posiłki do miasta, bo wtedy albo będzie źle budował, albo źle załatwi sprawę w mieście. Nie należy więc w tym okresie uczyć dziecka niczego. Nauczanie odbywa się w ciele astralnym i częściowo eterycznym, a ciała te śpią jeszcze i nie wolno je przedwcześnie zmuszać do pracy. Nie wolno dalej dostarczyć organizmowi wzorów nieodpowiednich, by nie budował fałszywie i błędnie. Nie wolno mu zabierać czasu zajęciami, które nie należą do tego okresu pracy, to znaczy, krótko mówiąc, należy dziecko zostawić dzieckiem, a nie robić z niego jakiejś dorosłej osoby. Nie wzbijać dziecka w dumę i pychę, nie chwalić je, wynosząc ponad inne dzieci i budząc tym samym uczucie pogardy dla innych dzieci. Pamiętajmy, co już poprzednio powiedziałem, że w tym okresie rozwoju nie działamy na dziecko nauczaniem, lecz przykładem, jakie dziecko starannie naśladuje. Niech zatem rodzice i wychowawcy dbają, by wobec dziecka nie działo się nic takiego, czego by dziecko nie mogło naśladować. Dziecko wychowane w tym okresie w atmosferze zgody i spokoju zbuduje prawidłowy system nerwowy. Dziecko otoczone uczuciem miłości macierzyńskiej, przywiązania i tkliwości zbuduje prawidłowy obieg krwi i mechanizm serca. I na odwrót, dziecko, na które w tym okresie oddziałują wpływy niekorzystne, Nerwowa atmosfera panująca w domu, stały niepokój, rozterki między rodzicami, nienawiść między poszczególnymi członkami rodziny, będzie na całe dalsze życie nerwowe mi z ewentualną wadą serca, bo te niekorzystne wpływy, te złe plany i pierwowzory wypaczyły rozbudowę systemu nerwowego i obiegu krwi i spowodowały trwały defekt tych organów na całe dalsze życie. Na zakończenie wspomnę jeszcze jedno. Najlepszym miarnikiem tego, co dziecku w tym okresie potrzeba, jest organizm samego dziecka. Jeśli dziecko nie ma ochoty na pewne potrawy, jest to niechybną oznaką, że nie są one dla organizmu dziecka potrzebne. Organizm dziecka ma w tym okresie rozwoju jeszcze zdrowe instynkty, niezabarwione kulturą i wychowaniem błędnym. Otwarcie oznajmia czego chce. A co jest dla nich szkodliwym? Jeśli dziecię wasze chce się bawić w piasku czy wodzie, pozwalajcie na to. Nie brońcie mu tych igraszek, bo zrobią one dla organizmu więcej niż wszystkie gimnastyki i wyjazdy do wód w późniejszych okresach życia. Gdy dziecko chce więcej spać, pozwólcie mu na to. We śnie też organizm pracuje i buduje i widać organizm danego człowieka potrzebuje więcej tego wypoczynku. Dbajcie o rytm w życiu dziecka. Niech dziecko śpi, wstaje, je, bawi się, zawsze w jednakiej porze. Rytm to niedoceniona potęga w naszych materialistycznych czasach. Patrzcie, jak w przyrodzie wszystko po sobie następuje w kolejnym rytmie. Przerwanie tego rytmu kształtuje się dla całej przyrody katastrofalnie. Rytm ten, w tym okresie rozwoju dziecka, odbije się harmonijnie w całej budowie ciała fizycznego dziecka. W wyniku tej budowy otrzymamy z siódmym rokiem życia fizyczny organizm sprawny, sprężysty, harmonijnie zbudowany. Gotowy do dalszego harmonijnego rozwoju i do ważnych dalszych funkcji, jakich odeń w późniejszych latach duch ludzki wymagać będzie. Przechodzimy do drugiego z kolei okresu wychowania, to jest do czasu od wypadnięcia zębów mlecznych do okresu dojrzewania płciowego. Są to lata od roku 7 do 14. Z siódmym rokiem życia ciało fizyczne jest już rozbudowane i nadal rośnie tylko zaś drugie z kolei ciało, eteryczne, z otoczki eterycznej, jaką było do tego czasu, zaczyna sobie wyrabiać odpowiednie organa i kształty. Buduje się ono w tym okresie. O ile rozbuduje się dobrze i prawidłowo, zachowa na całe dalsze życie te kształty i to zdrowie o ile rozbuduje w sobie kształty błędne i zły mechanizm, szwankować będzie na resztę swoich lat. Zatem i tu musi wychowawca wkroczyć i dać temu ciału w cudzysłowie odpowiednie pożywienie, sprzyjające mu warunki rozwoju, dobre wzory i plany, no i nie odrywać go od pracy, jaką wykonywa. Wiedza duchowa uczy nas, że ciało eteryczne jest motorem ciała fizycznego. Każdy organ fizyczny ma jako dynamiczny ośrodek odpowiedni organ eteryczny, podtrzymujący życie i dostarczający mu energii życiowej. Z chwilą wyrwania ciała eterycznego z obrębu ciała fizycznego następuje śmierć organizmu i rozpad organicznych komórek energię żywotną, której udziela potem ciału fizycznemu, czerpie ciało eteryczne z ciała astralnego człowieka. To ostatnie odłącza się w śnie głębokim od ciała fizycznego i zbiera energię na równi astralnej. Nad ranem powraca i przekazuje tę energię ciału eterycznemu, stąd owo uczucie pokrzepienia i siły, jakie daje dobrze przez pana noc. W okresie tej budowy potrzebuje ciało eteryczne dużo energii astralnej do swego własnego użytku. Wychowawca musi zatem uważać, by sen dziecka w tym okresie był spokojny i niezamącony i trwał tak długo, jak długo dziecko ma na to ochotę. Najzdrowszym jest sen przed północą, nie należy zatem pozwalać wychowankom wysiadywać do późnego wieczora i robić z dnia noca, z nocy dzień poza tym nie należy zaniedbywać przed spaniem elementarnych zasad higienicznych, jak mycie całego ciała, a przynajmniej rąk i tak Dziecko styka się przez dzień z różnymi ludźmi. Cząsteczki ciała eterycznego tych ludzi przylepiają się do ciała i rąk dziecka, o ile nie zostaną zmyte, wsiąkają w ciało eteryczne i zanieczyszczają je wprowadzając obce a nie zawsze zdrowe elementy do kształtujących się młodych eterycznych organów tak samo niekorzystne jest pozwalać dzieciom w tym okresie sypiać razem ze starszymi bo ciało eteryczne ludzi starszych osłabione już i chorowite jak gąbka świe, świeże prądy eteryczne dziecka pozbawiając go sił żywotnych wampiryzuje je po prostu są to rzeczy zupełnie proste i jasne, a ileż się mimo to w każdej rodzinie grzeszy w tym kierunku. Uczy nas dalej wiedza duchowa, że w ciele eterycznym człowieka mieści się kompleks pamięciowy człowieka i siedlisko jego woli. Młody człowiek będzie się na przyszłość cieszył doskonałą pamięcią, o ile ją w tym okresie potrafi rozbudować. Tak samo o ile w tym okresie wola jego stężeje i zdyscyplinuje się, pozostanie na całe życie człowiekiem energicznym i konsekwentnym. Z tym łączy się i dalsza, może najważniejsza cecha ciała eterycznego. Jest ono bowiem zbiornikiem psychicznym tych wszystkich elementów, Jakie składają się na charakter człowieka. Charakter wyrabia się więc w tym właśnie okresie i tu leży najwdzięczniejsze pole pracy dla przyszłego wychowawcy. Zacznijmy zatem od pamięci. Pamięć można rozwijać dopiero w tym okresie, Każde wcześniejsze przed siódmym rokiem życia kształcenie pamięci jest błędem. Rozwijamy pamięć w ten sposób, że dajemy dziecku jak najwięcej materiału pamięciowego. Obojętne, czy dziecko rozumie to, czego się uczy na pamięć. Nie chodzi o to, by ujęło dany temat, wierszyk, piosenkę czy opowiadanie umysłem, bo umysł śpi jeszcze w tym okresie życia ale pamięć dziecka ma zbierać materiały, które kiedyś umysł zrozumie i potrafi zużytkować. Kształtujący się w ciele eterycznym ośrodek pamięciowy ma pracować, działać, bo inaczej zamiera i kształtuje się we formy nędzne i rachityczne. Dzisiejsza pedagogika, która pamięciowe uczenie się eliminuje ze szkoły, robi zasadniczy błąd, przytępia na całe życie wychowanków. Co zresztą łatwo możemy stwierdzić. Każdy z nas starszych do dziś dnia jeszcze recytuje Iliadę i Odyseję, a dzisiejsza młodzież szkolna po paru latach zapomina zupełnie zasadnicze podstawy szeregu przedmiotów. Niech więc dziecko w tym okresie uczy się jak najwięcej na pamięć i to nie tylko wierszyków, ale też i melodii, niech uczeń stara się zapamiętać obrazy, widoki, opisy przyrody. Słowem należy pamięć ćwiczyć, robić ją aktywną, dostarczając jej odpowiedniego pożywienia. Rozum i umysł należą do ciała astralnego i myślowego. Należy w tym okresie wychowania pozostawić je jeszcze w spokoju, zatem podawać dziecku wiadomości, że coś jest, a nie żądać od niego zrozumienia i dochodzenia do wniosków, dlaczego i w jaki sposób coś jest. Na to przyjdzie czas w następnym okresie wychowania że ta pamięć notuje cały czas otrzymany materiał w ciele eterycznym. Mamy dowód w tym, że osoba w transie hipnotycznym, w którym ciało eteryczne może się częściowo wysuwać z ciała fizycznego, jest zatem mniej skrępowanym, podaje nam ze zdumiewającą dokładnością każde zdarzenie z najwcześniejszego dzieciństwa z dokładnym nawet podaniem słów i zdań, czego naturalnie na jawie nigdy nie potrafiła. Materiał, jaki dziecku w tym okresie damy, pamięciowo nie idzie na marne i będzie w odpowiednim czasie mógł być przez umysł z wdzięcznością wykorzystany. Jak ćwiczyć wolę wychowanka, by w ten sposób kształtować odpowiednio odnośny środek eteryczny? Otóż Należy dziecko przyzwyczaić do tego, by sobie przynajmniej raz na dzień powiedziało o tej a o tej godzinie wykonam to a to. Może to być nawet czynność błacha, może być zadanie trudniejsze i mniej przyjemne dla wygody i próżności wychowanka, musi być jednak o danej porze bezwzględnie wykonane przez takie ćwiczenia urabia się silna wola i gdy w ten sposób dziecko ukształtuje sobie prawidłowo środek woli w ciele eterycznym, działać on będzie sprawnie przez całe dalsze życie. Naturalnie, że sposoby kształcenia woli mogą być różne, podałem tutaj tylko przykładowo jeden z prostszych i łatwych do zastosowania. Jeśli chodzi o charakter człowieka, to na kształtowanie się odnośnych ośrodków w ciele eterycznym wpływa budująco kilka czynników. Wyda się to może śmieszne, gdy je wymienię. Jest tak jednak w istocie i gdy kiedyś szersze warstwy ludzi uzyskają zdolność duchowego spostrzegania, będą mogły fakt ten stwierdzić własnym doświadczeniem. Otóż zasadniczy wpływ na budowę charakteru Wywierają uczucia i wierzenia religijne, zamiłowanie do sztuki, cześć i szacunek dla autorytetów w każdej dziedzinie życia. Niech już czytelnik przyjmie w cudzysłowie na wiarę, że tak jest i niech zastosuje praktycznie w wychowaniu zasady, jakie podaje, a zobaczy późniejsze wyniki i stwierdzi na nich, że tak jest naprawdę. Należy zatem w dziecku budzić uczucia religijne, wiarę w Boga jako najwyższego ducha i Stwórcę wszech rzeczy, wpajać w wychowanków potrzebę rozmawiania z tym Bogiem i Ojcem Dobrotliwym w codziennej, porannej i wieczornej modlitwie. Nie wykpiwać ani nie wyszydzać, broń Boże, wobec dzieci obrządków religijnych, nawet gdyby one rodzicom wydawały się bez sensu i znaczenia. Pozbawienie dziecka jego religii w tym okresie życia jest tragicznym okaleczaniem jego duszy na całe życie, jest wyrwaniem podstawy dla jego etyki i moralności, jest wypaczeniem i ciężkim uszkodzeniem budującego się ciała eterycznego, które się nigdy już potem nie da odrobić. Tak samo jest z zamiłowaniem do sztuk pięknych, malarstwa, muzyki i tym podobnych. Dziecko, które w tym okresie nie wpoiło w sobie zasad rysunku, harmonii barw, nie uczyło się grać na żadnym instrumencie, nie poznało cudownych melodii i akordów starej włoskiej muzyki, nie oglądało pięknych dzieł malarskich, nie zdobyło wglądu w główne zasady architektury i stylu jest kopciuszkiem, któremu odjęto jeden ważny motor rozwoju etyki i charakteru. Nie chodzi tu, znowu zaznaczam, o naukowe, rozumowe opanowanie zasad malarstwa, muzyki czy architektury, ale o zetknięcie się duszy dziecka ze światem muzyki czy malarstwa, z gamą tonów czy barw, obudzenie w nim zamiłowania do tych gałęzi sztuki. Zamiłowania takie oddziałują korzystnie na ciało eteryczne i jego prawidłowy rozwój Tak samo jest z poszanowaniem autorytetów dziecko ma mieć bezwzględny szacunek i cześć dla rodziców nauczycieli i wychowawców wielkich mężów i przodowników narodu tak obecnych jak i z przeszłości z tej czci i z tego szacunku wyrosną mu potem potężne władze duchowe. Kto w tym okresie życia nikogo nie czci, nie szanuje, kto lekceważąco spogląda na rodziców czy nauczycieli, ten będzie kiedyś marnym, niskim charakterem, którego ludzie nie będą poważać i szanować. Nie wolno zatem przed dziećmi ośmieszać ich rodziców czy nauczycieli, należy im dawać w krótkich opowiadaniach przykłady z życia i działalności wielkich mężów narodu i ludzkości, budzić dla nich cześć i szacunek bez granic. Tymczasem, jakże inaczej się dzisiaj dzieje w codziennym życiu. Dziecko, widzi co dnia jak ci rodzice, którzy powinni dlań być Bożyszczem, wyklinają się i kłócą wzajemnie. Rodzice znów, wyszydzają nauczyciela i szkołę przed dziećmi, ba nierzadko buntują wprost dzieci przeciw nauczycielom i krytykują całą ich działalność. Słowem w dziedzinie tej panują wprost horrendalne stosunki. Pewną winę ponosi tu i szkoła, która nie zawsze liczy się z możliwościami finansowymi rodziców, no i stopień uduchowienia nauczycieli i wychowawców traktujących Szablonowo i mechanicznie swój tak wzniosły i piękny zawód. Mógłbym na ten temat pisać całe tomy. Niestety przekroczyłem już rozmiar dopuszczalny niniejszego artykułu. Dalsze okresy wychowania, a więc rozwój ciała astralnego i myślowego, są dla wychowawcy może jeszcze ciekawsze i trudniejsze, nie grozi już jednak wychowankowi tyle niebezpieczeństw, bo już ma silne podstawy etyczno-moralne, ugruntowane w ciele eterycznym. O tamtych zatem dwóch dalszych okresach pomówimy innym razem. Chciałbym, by proste i jasne myśli tu rzucone znalazły jak najszerszy oddźwięk, aby zastosowane w praktyce mogły wkrótce wykazać, że tezy wiedzy duchowej nie są oderwanymi marzeniami, ale potrafią walnie się przyczynić do podniesienia ducha na wyższy stopień rozwoju, co powinno być nieustannym dążeniem wszystkich członków wielkiej rodziny ludzkiej. Krótka myśl zamieszczona pod tym artykułem. W każdy, bodaj przelotny stosunek z ludźmi, Włóż trochę życzliwości, trochę wewnętrznego światła. Rzuć im jakąś myśl dobrą, jakiś uśmiech pogodny, który zagląda przyjaźnie do serca. Jakieś słowo przychylne i współczujące, które stanie się niewidzialnym łącznikiem dusz spotykających się ciągle i rozmijających się na drodze żywota. Niechaj dusza Twoja wszędzie zostawia za sobą ślady dobroci i jasności, a wytworzysz dookoła siebie prądy życzliwości, które innych ogarną, gdy smutni i znużeni stąpać będą tymi samymi drogami. I z drugich płynąć będą ku tobie te prądy dobroci, te myśli promienne zapalające się jak gwiazdy na ciemnym niebie i dodadzą ci siły, aby iść dalej. Iść niestrudzenie, siejąc zawsze i wszędzie, miłość i nadzieje rok 1922 Józef Chobot od ciebie to zależy tekst który za chwilę usłyszycie nagrałem kiedyś w formie audiowizualnej odnośnik do tego nagrania zamieściłem w przypiętym komentarzu na samej górze nie pozwól sobie wmówić, że jesteś niczem, nic nieznaczącą kroplą w morzu życia, że jesteś zbyteczny. Nie, to nieprawda, że jesteś niczem. Od ciebie to zależy. Jesteś bowiem ogniwem w łańcuchu wszechżycia. Jeśli się urwiesz lub wyrwiesz, przerwie się cały łańcuch. Od ciebie to zależy. Ty jesteś sznurem perłowym. Czem bowiem są perły bez Ciebie, choćby były ich setki i tysiące? Jesteś jednym z wielu kwiatów w wieńcu cudownym, kwitnącym. Jesteś jednym z drogich kamieni w koronie. Bez Ciebie straci ona na krasie i świetności. Jesteś oknem domu. Czy nie utraci on pięknej wartości, jeśli Cię wyłamią? Jesteś światłem wśród światła wielkiego, a jeśli przestaniesz świecić, przyblednie jaśniejący blask płomienia. Jesteś instrumentem w orkiestrze, jesteś tonem w melodii, głoską w mowie, zdaniem w utworze poety. Jesteś dobrym duchem wśród wielu, od Ciebie to zależy. Może jutro będziesz już dość silny, by innych prowadzić, dziś zapewne jesteś już dość silny, by drugim być podporą i pomocą. Od ciebie to zależy. Nie wahaj się dłużej, słysz zew i zawołanie, wypraw swój uśmiech, powątpiewania za góry i lasa, słońce radosne, opromieni twą twarz. Zrywaj kwiaty i ciesz się, jeśli ktoś inny pełen radości i szczęścia zatopi twarz swą w głębi kwiecia. Dla cierpiących i utrapionych niech będzie uśmiech Twój, miłym blaskiem księżyca wśród nocy ciemnej. Niech ręce Twoje będą jako dziewicze gałązki w ogrodach pańskich, jak rosa porana na róży. A myśli Twoje jako śnieżyste kwiecie snu wiosennego, jako woń w sadzie kwitnącym, jako blask słońca samego. Uśmiechaj się i czyń dobrze, a radość i szczęście zagoszczą w Twej duszy. Od Ciebie to zależy.